Gdybym jednym zdaniem miał powiedzieć, czy zeszły rok był dobry, czy też zły, odpowiedziałbym jak zwykle moim ulubionym zdaniem, to zależy. W dzisiejszym vlogu chciałbym wam powiedzieć, czemu to nie jedzie? O. Od czego to zależało? Studiowałem na tym uniwersytecie, bo jesteśmy na terenie kampusu UMK, 5 lat, trochę dłużej, bo się obroniłem dopiero w listopadzie. Na cholerę jest ten basen. Obok serca kampusu znajduje się basen zewnętrzny, który po pierwsze pełni praktyczną funkcję, jaką jest chłodzenie terenu i zapewnianie mu sprzyjającego mikroklimatu, bo mimo wszystko wokół mamy dużo betonu, a po drugie został on tak skonstruowany, żeby studenci mogli wokół niego naturalnie się gromadzić, szczególnie po alkoholu. To z Wikipedii. Dobra, idę teraz do biblioteki, bo szczerze mówiąc jest trochę zimno w końcu styczeń. Ale gdybym miał powiedzieć, jak wyglądał fotograficznie chociażby ten rok, to bym powiedział, chyba że stosunkowo mało zdjęć zrobiłem. Takich w sumie, z których jestem szczególnie zadowolony. A idę do biblioteki teraz, żeby ogarnąć kilka ostatnich zdjęć z prasy ogólnopolskiej. Szczerze mówiąc, przebranie jakby wszystkich zdjęć z 2019 roku, takich moich topowych, tak to nazwijmy, jeszcze przede mną, więc tak tego nie mogę w sumie ściśle określić, ale teoretycznie załapałem, o co chodzi tak na dobrą sprawę z tym vlogowaniem całym. Przynajmniej mam to w głowie mniej więcej, jak to powinno wyglądać, a to, że praktyka niekoniecznie spotyka się z teorią, czy tam odwrotnie, no to cóż. Vlog w ogóle będzie się ukazywał co tydzień. W poniedziałki, taki jest przynajmniej plan, bo fajne było w zeszłym roku to, że w ogóle udało mi się podjąć to wyzwanie i zacząć cokolwiek kręcić. W miarę regularnie, tak przynajmniej mi się wydaje, poza może małą przerwą związaną z wyborami i małą przerwą poświąteczną, bo jak mi strzeliło coś w krzyżu po świętach, to stwierdziłem, że już nie dam rady niczego nagrać, no i pozostało podsumowanie, które miało być właśnie przed końcem roku, a jest jak zwykle po. Ale jest to lepiej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj podsumowania roku robiłem gdzieś w lutym, marcu. Co dwa tygodnie, będzie to jakby naprzemiennie, czyli co dwa tygodnie będą takie powiedzmy vlogi chodzone. Mam nadzieję, że nie starczy, że starczy, to jest uwiąd, że wystarczy mi na tyle motywacji i zapału, żeby to robić. Natomiast co kolejne jakby dwa tygodnie będę raczej poświęcał te vlogi Lightroomowi i jakimiś takimi rzeczami bardziej kuchennymi, znaczy Lightroom, kuchnia Lightroom, a te rzeczy. Dobra, idziemy zmienić lokalizację, bo już tu mi biblioteka jest niepotrzebna. Pamiętajcie, moi drodzy, o, nie kamerunujemy w trakcie jazdy samochodem. Jezus, jak wieje! Cały czas nie mogę pozbyć się jakby tego takiego wstydu, takiej świadomości, że ludzie na mnie patrzą, że chodzę z tą kamerą i mówię do nich, znaczy do niej, nie do ludzi. Właśnie to jest właśnie dziwne, że mówię do kamery, nie do ludzi. No ale powoli z tym trzeba walczyć. To jest kościół, który najczęściej odwiedzałem w zeszłym roku. I chyba we wszystkich innych latach, od kiedy on tu powstał, to tu byłem dość często. To kościół Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W skrócie jesteśmy na terenie CTR i niech nie myli to każdego, kto ma jakieś małe pojęcie o strefach lotniczych, bo CTR to po prostu Centrum Tadeusza Rydzyka. A to jest Wisła, przynajmniej taki port jakby drzewny, bo tak się nazywa w sumie to miejsce, gdzie jesteśmy, czyli ten to Centrum Tadeusza tam jest za tymi drzewami. W każdym razie Wisła to ważne miejsce jest, bo często nad Wisłą bywaliśmy z Asią, moją narzeczoną. Wspomniałem o Asi, bo nieprzypadkowo bardzo często byliśmy nad Wisłą, chociaż akurat nie tutaj w tym miejscu, bo ono jest takie średnie. Ale jest siłownia zewnętrzna, fajnie. Asia w zeszłym roku budowała swoje portfolio fotograficzne i budowała je na tyle, tak mi się wydaje, fajnie, że
Nie mówię tego jakoś tam strasznie subiektywnie, ale no wiadomo, jakiś tam subiektywizm w tym wszystkim jest, w końcu jest moją narzeczoną. Natomiast wydaje mi się, że to, w jakim tempie i jak dochodzi do pewnych celów fotograficznych i tego, jak te zdjęcia robi, i tego, jak te zdjęcia się jej, szczególnie parom, podobają, wydaje mi się naprawdę bardzo fajną prognozą na to, co będzie w tym roku. Gorzej, jak nam się pokrywają terminy i wtedy potrzebujemy dwa razy więcej sprzętu. Czekamy właśnie na czwarty aparat. Nie jest tej strony. Zeszły rok był trochę bogaty w wydatki. Niestety, niestety, bo to były inwestycje, czyli dron. To nagranie z kamerki samochodowej, gdy odbierałem paczkę. Szkolenia, egzamin, gimbal, zestaw mikroportów. Wydaje mi się też, że czas jest sporą inwestycją. Czas, który poświęciłem na różnoraką naukę i była to nauka nie tyle co z fotografią, bo jeżeli chodzi o rzeczy fotograficznie, to też się w sumie sporo dowiedziałem, robiąc nawet tego vloga. Natomiast zacząłem, od kiedy złapałem trochę zajawkę właśnie na vloga, zacząłem też się trochę bardziej interesować kwestią wideo. Nawet 3% mojego zeszłorocznego przychodu pochodził właśnie z rzeczy związanych z kamerunowaniem. Jak się z tego schodzi? Tak, czas jest bardzo ważny. Czas taki właśnie, który poświęcacie na to, żeby zdobyć jakąś wiedzę i przesiedzieć godziny, wiele godzin, kilkanaście, dziesiąt godzin na YouTubie, żeby się czegoś nauczyć, bo nie jestem typem, który specjalnie lubi szkolenia i tego typu rzeczy. Czas na odpoczynek właśnie na przykład nad Wisłą. Z tym czasem to też jest tak, że w 2019 miałem go trochę więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, poza jakimiś momentami większego obciążenia. Nie pracowałem też dla Urzędu Marszałkowskiego, który pochłonął mi bardzo dużo czasu w 2018 i dlatego mogłem między innymi zacząć vlogować, robić to. I to wydaje mi się trochę bardziej perspektywiczne w jakiejś tam perspektywie. Zaczyna padać. Dzisiaj pogoda jest taka do chrzanu. Chciałem tam przy okazji powiedzenia tego, że mam drona, wow, mam drona, trochę polatać, ale szczerze mówiąc ta pogoda nie do końca mnie przekonuje, tak jak pana, który tutaj przed chwilą nade mną latał. Dobra, ja chyba wracam do domu, bo to nie ma sensu. Nie oszukujmy się. Jeżeli miałem więcej czasu i nie miałem jednego stałego zlecenia przez cały rok, to znaczy, że teoretycznie mniej zarobiłem. Taka jest prawda. 2018 przyzwyczaił mnie do bardzo fajnej sytuacji, 2019 niestety musiałem mnie od tej sytuacji odzwyczaić. I to chyba był praktycznie jedyny minus 2019 roku. Ale zrozumiałem też inną ważną rzecz, że nie do końca te pieniądze są też najważniejsze. Ho, ho, ho! Powiecie. W 2019 postarałem się i w 2020 też będę starał się to robić, żeby nie robić wszystkiego za wszelką cenę. Czyli jeżeli ktoś się zgłasza do mnie po, nie wiem, sesję rodzinną, która da mi w sumie, zabierze mi trochę czasu, ale będzie stosunkowo małym zarobkiem dla mnie z perspektywy, nie wiem, chociażby dużego eventu, to ja prawdopodobnie tego nie wezmę. Szkoda trochę mojego czasu, który mógłbym poświęcić na rozwój, bo 2019 to był rok mojego rozwoju, powiedzmy, w kilku rzeczach. Natomiast 2020 mam nadzieję, że będzie podobnie. Tak się poważnie trochę zrobiło. Dobra, wracam do domu, bo już wymarzłem i resztę wam w domu powiem. No więc zeszły rok to był rok w sumie całkiem fajny, jeżeli tak jeszcze sobie pomyślał o kilku innych rzeczach, bo udało nam się Zasią wyrwać na tygodniową podróż do Czarnogóry. Przywiozłem kilka fajnych zdjęć, tak w sumie, tak myślę, bardziej krajobrazowych, w sumie najbardziej nieoczekiwanie się udało zrobić kilka, bo to jest bardzo fajny kraj i chyba naprawdę ktokolwiek tam pojedzie i zrobi jakieś zdjęcie, to będzie całkiem spoko. Trochę kameruniłem też w trakcie wypadu do Czarnogóry. Nie wiem, czy wam coś z tego pokażę. Może tak, może nie, wątpię. Zobaczymy.
2019 przyniósł także kilka takich nieoczekiwanych, nie tyle zwrotów akcji, co po prostu jakby wydarzeń, typu pierwsza nagroda w kategorii Życie codzienne w konkursie Kujawsko-Pomorskie Press Photo. Vloga o tym konkursie, bo nie tyle relacja, a jakby taki komentarz po, możecie zobaczyć także na kanale. Jeżeli poradzę sobie z tym, to będzie to gdzieś tutaj. Jeżeli tego tu nie ma, to sobie nie poradziłem z zalinkowaniem tego. A nie, duży ZUS jeszcze był w tym roku, w zeszłym znaczy. Byłem też gościem telewizji Bydgoszcz, co mnie totalnie jakby zaskoczyło. To było bardzo spontaniczne i mówiłem o tym, czy fotografowie sprzedają wspomnienia. Rozmowa była bodajże zaplanowana na 10-15 minut, już nie pamiętam, ale ten czas minął mi tak szybko, mimo pierwszego stresu, że w sumie tak stwierdziłem, że nie poruszyłem jeszcze masę wątków i można by jeszcze gadać. Więc jeżeli ktoś was kiedyś zaprosi do jakiejkolwiek telewizji, to się nie stresujcie, bo spoko. Fajnie, że jesteście, to w sumie bardzo się z tego cieszę, że pojawia się was coraz więcej. Co prawda jest to 200 ponad subskrypcji, nawet gdybym miał zaokrąglać do setek, to prawie 300, bo 250 parę. Ale liczę, że będzie więcej, więc jeżeli tam się nie krępujcie, subskrybuj czy coś w tym stylu, bardzo chętnie przyjmę każdą subskrypcję. To wszystko. W tym odcinku kolejny, mam nadzieję, tak jak zapowiedziałem i tak jak mam w planie, będzie w najbliższy poniedziałek, czyli będą to odcinki co tydzień. Wydaje mi się to w tej chwili troszkę nieosiągalne, no ale jak nie spróbuję, to się nie przekonam, czy to jest osiągalne, czy nie. To wszystko. Dzięki w takim razie bardzo. Ja się nazywam Łukasz Piecyk, to był vlog Piec od Kuchni, a ja wam smacznej cappuccino życzę.